Akademia Teatralna. Tak. To jest, czy przy wyborze była jakaś taka myśl, żeby była inna szkoła teatralna w Polsce? Tak, bo ja chciałam stąd wyjechać, chciałam się wyrwać z domu i zdawałam do Łodzi, ale się nie dostałam, dlatego... A powiedzieli dlaczego? Nie, oni się raczej nie tłumaczą gówniarzom, po prostu nie. Dostałam się do Warszawy, ale i tak się wyprowadziłam z domu. Domyślam się, że jeżeli ktoś zakłada, że chce związać swoje życie z fachem aktorskim, ma jakieś wyobrażenia o tym, jak się idzie do szkoły teatralnej. Ja zdawając na dziennikarstwo, na filmoznawstwo, wiedziałam, że dosyć mylnie, że przez 5 lat spędzę sobie w studia w kinie. No i faktycznie było tak, że siedziałam w kinie, tyle że potem z tego, co zobaczyłam w tym kinie, to musiałam utoczyć niejedną ciężką rozprawę pisemną i to już nie było takie fajne. Więc zakładam, że każdy ma jakieś wyobrażenie o tym, co by chciał w przyszłości robić. Jak to było w pani przypadku? No jak rzeczywistość zweryfikowała to potem? Ja dosyć szybko chyba wiedziałam, że ja chcę zdawać do szkoły teatralnej i próbować sił w zawodzie. Nie myślałam, że się właściwie z ulicy dostanę. To był jakiś mega fart. Ja dosyć wcześnie zaczęłam chodzić do teatru i jakoś to mnie totalnie zafascynowało. Zawsze wiedziałam, że chcę swoje życie związać z teatrem, bardziej nawet niż z filmem. No i tak jest. Natomiast życie zweryfikowało totalnie, bo różowe okulary spadły, profesorowie to nie byli ci cudowni z pierwszych stron gazet. Oni oczywiście byli z pierwszych stron gazet, ale... Ale na tych pierwszych stronach... Im więcej zaczynamy wiedzieć o wspaniałych ludziach, tym gorzej zaczynamy o nich myśleć. Więc było różnie, było ciężko. I była taka ciężka podróż też w głąb siebie. I nie wiem, czy to, tak jak wcześniej powiedziałyśmy, czy to do końca było takie moje miejsce na ziemi, ta szkoła teatralna, bo nie wiem, na ile ja wtedy byłam sobą. Myślę, że w ogóle nie byłam sobą. Że byłam jakimś kłębkiem nerwów, który coś udawał, próbował się przypodobać innym, bał się, że na roku selekcyjnym straci indeks i chciał, żeby wszyscy go lubili, a to się nie da. To raczej jest ciężkie do wykonania. Na pewno ta szkoła mi bardzo dużo dała. Mam nadzieję, że jak najmniej mi zabrała, ale tak naprawdę gdzieś odnalazłam siebie i siebie jako aktorkę dopiero w Teatrze Narodowym. I to kilka lat dobrych po szkole, że ja tak naprawdę mogłam w zgodzie ze sobą funkcjonować w tym zawodzie jako aktorka. A czy teraz z perspektywy czasu wie pani, że jest jakaś rzecz, której na pewno szkoła teatralna pani nie nauczyła? No na pewno nie... za przeproszeniem, zgrubiła skóry. Że to jest to, co mówią, że w tym zawodzie trzeba mieć duszę motyla i skórę słonia. No to tego nikt nie nauczy, tak? To jest... życie później przychodzi i weryfikuje, przy czym mam wrażenie, że ta weryfikacja może przebiegać w dwójnasób. Albo ktoś rzeczywiście szybko się uodporni, albo popadnie w dość duży konflikt ze sobą. No to właśnie trzeba gdzieś to wypośrodkować. Nie wiem, czy mi się to udaje, czy nie. Aczkolwiek myślę sobie, że na pewno mój charakter i jakiś w miarę mało elastyczny kręgosłup przeszkadza mi w tym zawodzie. I im dłużej nad tym się zastanawiam, tym to wyraźniej widzę, że nie robię oszałamiającej kariery. Właściwie jestem aktorką teatralną, znaną ludziom, którzy chodzą do teatru. Nie mam jakichś spektakularnych osiągnięć na swoim koncie. Spektakularnych skandali też nie, a to się liczy. O, tutaj na podium można by było stanąć spokojnie. O, a to jest to coś, do czego nie dotarłam, nie przygotowałam się. No ponieważ rozmawiamy o aktorstwie i o zawodzie. Różne stresujące sytuacje są w teatrze podczas prób i nawet z Agnieszką przerobiłyśmy różne warianty pracy i wymuszania nawzajem na sobie pewnych rzeczy, także to się zdarza.